Dzisiaj pokażę, jak zgrać pełny plik sterownika MS-42 z Mobilizerem, żeby zrobić sobie na przykład klona. Mamy sterowniczek, to jest jego wnętrze. Kabel, jaki użyłem, to jest INPA K plus Decan. Laptopy zgrywam oczywiście na stole. Pierwsze co to musimy zrobić, to podłączyć tutaj kabel ze sterownikiem. To jakieś zdjęcie załączę w filmie. I dać masę tutaj na ten pin. Później tak, podłączamy zasilanie i mamy 3 do 6 sekund, żeby zacząć zgrywać w SAT. Pełne 512 kilobajtów. Bierzemy connect, łączy się ładnie, kabelek pracuje. No niestety tutaj mam jeszcze Galetto plus MPPS, ale niestety nie dały rady, zgrywały tylko 32 kB, a zależy nam na 512 kB, żeby zrobić sobie klona, żeby działał EWS i wszystko. Zgrało, połączyło, bierzemy read, czyta nam teraz flash, tutaj ja użyłem jodem garaże flasher, jak już mówiłem, MPPS i EOBD nie dały rady. Tutaj nam kabel ładnie pracuje. Czyta tutaj flasza. Podłączony tu jest masa po prostu dana na ten pin i sterownik przechodzi w tryb boot mode. I zdjęcie załączę, jak to wszystko podłączyć. Budowa sterownika. To nie jest akurat sterownik z mojego samochodu, ale zakupiłem go właśnie po to, żeby zrobić sobie klona. Wszystko mamy tutaj. Żółty kabelek to jest linia K. Ten czerwony, czarny pod nim to jest plus. I te dwa czarne tutaj obok siebie to są minusy. I tu mamy zasilanie, akumulator, to wszystko zgrywamy na stole, a nie na samochodzie. I to czytaj mamy. Jeszcze pokażę ustawienie portu. Właściwości. Sprzęt. Port tylko. I to jest COM1 USB, to jest ten właśnie port, co teraz czytamy. To będzie widać. Zaawansowane. Tak to wygląda, podłączenie portu. To jest zwykły interfejs. K plus Decan INPY. No i proszę, zczytało nam wszystko. Plik i bierzemy save. Wezmę na pulpicie. MS-42-512. Zapisujemy. Pojawił nam się plik. Complete. Właściwości. I mamy pełny plik 512 całego wsadu, po którym po wgraniu do innego sterownika i synchronizacją EWS-a umożliwia nam odpalenie auta.